Cześć, mówi do Was Domi i Ciotka. To o czym dzisiaj gadamy? O byle czym! No to zaczynamy! Cześć Dominika, cześć! No siema, siema Ciotka, co tam? Słuchaj, musimy pogadać o najnowszym programie, który popełnił Discovery, no. A mianowicie 90 Day Fiancé Single Life, bo tam znalazła się nasza ulubiona singielka, która non-stop myśli o swoim byłym. Wiesz, kogo mam na myśli? No oczywiście, Daniel. Daniel. Daniel, która jest niby singielką, ale z drugiej strony cały czas, co odcinek przypomina jakieś wątki o Mohamedzie, chce, żeby ją przepraszał średnio co tydzień o różne rzeczy. Tak, żeby tylko co tydzień. But I don't need him. I have new people in my life. I deserve an apology. I dzisiaj sobie troszeczkę o niej pogadamy, no bo no dzieje się. No niby się nic nie dzieje w tym programie, ale powiem Ci, że gdyby nie ona z tym wątkiem z Mohamedem i Big Ed, który goli się używając wałka do malowania. Tak. No tak, to słuchaj, to by było nudy. Tak, to było nudy. To naprawdę tak. By były nudy. Aha, jeszcze warto napomknąć, że ten matka Eda goliła mu golarką, taką jednorazówką chyba z tego co pamiętam, goliła mu plecy. Pozdrawiamy wszystkich, którzy jedzą. Czekaj, nie, to była taka sytuacja, że on na randkę, bo on szedł na randkę, tak. Na jogę miał iść i chciał pokazać trochę więcej ciałka, więc wiesz co sobie aplikował? Nie, to nie była pianka do golenia, tylko to był ten żel do golenia, co wypadają ci włosy. Aha, to jakieś, dobra, to jakaś technologia nowa. Taki wit, rozumiesz, taki wit, nie? Albo coś tam aplikował. No i aplikował tym wałkiem, aplikował pędzlem, no i mama mu tym pędzlem na plecach, nie, aplikowała ten krem. Tak, ale jeszcze było, że ona mu chyba coś ściągała właśnie te włosy. Coś było. Ogólnie cała, no nie, w ogóle cały segment, gdzie pojawia się Ed, to jest bezcenny. Albo jak chciał pocałować tą dziewczynę. O nie, i ona go odrzuciła, tak się chciała od niego odsunąć i trochę nie wyszło i on ją pocałował tak bardzo niefortunnie między czołem a nosem, w przegrodę nosową. Coś deseń, no. Coś takiego. I ja po prostu, to był taki cringe. Straszny. Ojej, biedny Ed. Ale jak to znajdziemy, to Wam wstawimy, bo to był moment oscarowy, tak, dosłownie. Tak, to jest warte uwagi, bo naprawdę, jak być friendzonowanym. Right there. Yes. Like right there. Awesome. Thank you. You can't do that. Why not? Tak, cały czas, co odcinek. Ale dobra, przejdźmy sobie do Danieli Mohameda, bo w tym odcinku skupiamy się na ich perypetiach, tak. Trochę wymuszonych dla mnie. Powiem Ci tam, powiem ci, to mi trochę śmierdzi. Śmierdzi mi tak, to. Tak, tak. Ja mam takie podejrzenie, że to jest ustawka. Tak, tak. Zakulisowo Dominika wysłała mi kilka dni temu filmik, gdzie Mohamed oprowadza ludzi na YouTubie, tak? Oprowadza po swoim nowym mieszkaniu. Więc mamy taką teorię spiskową, że no kaska mu się skończyła. On chciał Discovery / TLC, chciał kaskę. Tak. No i dlatego wystąpił w Single Life i występuje też, wiesz gdzie występuje, bo ostatnio widziałam w Pillow Talk występuje, czaisz? No to możliwe, tak. To Pillow Talk to już dla mnie jest takie potwierdzenie, że tak, skończyła mu się kasa, więc występuje dalej w programach TLC, nie? Tak, bo on jest w tym Pillow Talku, gdzie rozmawiają na temat Single Life, że tam omawiają, tam jest też Yazan z Ammanu, który omawia segment Britney, także no z wszystkim się kaska pokończyła. Tak, ja no. Tego nie oglądam, ja Wam powiem dlaczego. Powiem Wam dlaczego. To jest tak, że Pillow Talk to dla mnie jest taki trochę program bardzo wymuszony i trochę bez sensu, bo ludzie siedzą i ci sami, którzy popełniali te same błędy,
mówią o innych, że o, patrz, a on popełnił taki i taki błąd. Dla mnie to nie ma w ogóle sensu. Tak, to dosłownie tak wygląda. To jest taka hipokryzja w tym show, że naprawdę dla mnie to jest nie do pojęcia, że ludzie siedzą i mają czelność, że przed milionami widzów, którzy oglądali ich w podobnych sytuacjach, oni teraz siedzą i mądrkują, o, bo ten zrobił tak, a tamten zrobił tak, a to jest niefajne. No super, ale ty też tak zrobiłeś, Łaś. Tak, to jest takie, o tak, co chodzi, tak, nie? Tak. Wróćmy do Single tak, Life tak, i wróćmy do segmentu Daniel. Tak. Na chwilę obecną wyszło kilka odcinków, w każdym oczywiście pojawia się Daniel. Jej wątek jak się zaczyna, powiedz nam, bo to jest ciekawe, od razu z grubej rury. Z grubej rury, no. Tak. To jeszcze ciekawe, bo jeszcze chciałabym wtrącić, że co odcinek się pojawia Daniel, to chciałabym zauważyć, że to jest dlatego, że Daniel, oni doskonale wiedzą, że Daniel będzie takim człowiekiem, który przyniesie im oglądalność, że ludzie będą oglądać ten program przecież tylko ze względu na nią, bo cała reszta to jest nuda. Wiecie, bo jak nie znacie historii 90 Day Fiancé, to cały ten hype odnośnie tego programu zaczął się w momencie, kiedy pojawiła się Daniel i Mohamed. I to tak naprawdę, ten wątek tej pary był tak emocjonujący, że przykuwał mnóstwo ludzi przed ekrany telewizora i dlatego właśnie 90 Day Fiancé jest teraz tak popularne na przykład w Stanach. Tak, tak. I to naprawdę bardzo dużo ludzi ogląda, obserwuje ich konta, ogląda odcinki, no naprawdę. I jeszcze bardzo dużo powstało tych takich programów, które są pobocznymi programami, tak? Właśnie tak jak Pillow Talk czy Single Life, mm-hmm. Naprawdę to jest dochodowe w tym momencie. Tak, tak, tak. A umówmy się, ludzie lubią ploty. Ludzie lubią wchodzić, ludzie lubią wchodzić z butami do życia innych ludzi. A oczywiście. Chcą wiedzieć, co się dzieje za kulisowo. Tak. Więcej dramy, no to większa oglądalność, wiadomo, nie? Oczywiście. Najlepsza drama to która była? To ta z Jazanem na przykład. Tak, no moment, kiedy ona dostała ultimatum, mm-hmm. Tak? Że ma, ile to było? 3 dni? Tak. Na przejście na Island? Tak. To jest beka niesamowita z tego. Także tak się program kręci. No ale wracajmy do Daniel. W każdym razie zadziało się, bo Daniel pierwsze co zrobiła w pierwszym odcinku 90 Day Fiancé Single Life, pokazała screenshoty rozmowy z Mohamedem, gdzie wspominała w sumie, że mają się spotkać i właściwie to z jej ust to wyglądało tak, jakby chciała pokazać światu, że ej, ludzie, patrzcie, Mohamed się do mnie odzywa, to znaczy, że no, czegoś ode mnie oczekuje, tak? Coś jest na rzeczy i że on wykazuje jakąś dużą inicjatywę podczas tej rozmowy, która tam była, ta cała konwersacja. No ale tak czytając tą rozmowę, no to wychodzi na to, że jednak to ona była taką osobą, która strasznie była podjarana tym faktem, że Mohamed do niej napisał. Tak, ale powiem ci, że dla mnie ta konwersacja i to że Discovery pokazało tą całą konwersację. Dla mnie to śmierdzi po prostu taką nagraną rozmową, w sensie tak, że to jest na potrzeby programu, no. No tak, a Mohamed to bardziej był zajęty tym, żeby jej napisać, że no elo, a ja właśnie idę na zakupy tak. Do Walmarta. I no bo to wyglądało naprawdę dziwnie i ona tam właściwie to w tej rozmowie to chciała, żeby odnowić znajomość, mhm. Tak? Jak było na początku, a Mohamed ją tak był. Tak, oczywiście, że tak, oczywiście, że tak, oczywiście, że tak. No właśnie, i to było takie w ogóle bez sensu i no straszne to było tak na dobrą sprawę, bo to wyglądało tak, że w jedną stronę to działało, nie? Bo to było tak nagrywane, jakby było właśnie ustawione pod Daniel bardziej. No dobra, no i co tam chciałaś jeszcze powiedzieć do tego? Przejdźmy do drugiego odcinka, gdzie następuje to spotkanie, tak? Przełom w relacjach. Taka była między nimi zimna wojna, nie widzieli się kilka lat, bo ona tam powiedziała, że chyba się 3 lata nie widzieli. No i spotkanie face to face. Daniel pojechała bardzo dziwnie ubrana.
Znaczy naprawdę, no bardzo dziwnie była ubrana. Przyjechała wcześniej. Widać było takie bardzo skrajne emocje na jej twarzy. Była bardzo taka... No widać było wyczekiwanie, widać było. No i dobra, no i wchodzi Mohamed, nie? Takie wejście smoka. Jak zobaczyła Mohameda, wiesz co mi się skojarzyło? Jaki raper mi się skojarzył? Snoop Dogg. Tak. Po prostu moje pierwsze skojarzenie Snoop Dogg z tą fryzurą jego. No nie, no na wielkie nie. Wielkie Mohamed, proszę, zmień to. Naprawdę, i w ogóle cała ta sytuacja była też taka znowu, żeby pokazać Daniel w takim świetle, że spieszyła się na tą randkę, że tak powiem, bo to w jej głowie to na pewno była randka, tak? No bo to jest Daniel, no nie czarujmy się. Oh girl, to było na pewno w jej głowie to wyglądała jak jakaś super ekstra randka. Tak. Wiesz, jakieś, nie wiem, może ona liczyła na jakieś miłosne wyznania, że tęskniłem za tobą. Wiesz, bo w jej głowie, nie? Musimy zacząć myśleć nieracjonalnie, tak jak sama Daniela, tak, prawda? Tak, dokładnie. Więc w jej głowie ja zakładam, że tam się dzieją różne rzeczy, między innymi ona nadal myśli, że kiedyś w przyszłości, dalekiej czy bliskiej, tak, ona będzie z Mohamedem. Tak. Ja powiem ci szczerze, że ja mam takie odczucia, że ona tak właśnie przekonuje sama siebie. Tak, i ona daje w ogóle ten vibe taki właśnie całemu światu, bo ja dosłownie mam takie samo odczucie. Za każdym razem, kiedy ją widzę, sposób, w jaki ona mówi do niego, jest taki, jak taka mała dziewczynka, która w ogóle robi maślane oczy do niego. How's your driving truck? And I can see it suits you because you like to travel. Yeah, I do a lot. I have a lot of things going on that occupies my time. 3 lata później, a ona się tak zachowuje właśnie jak taki podlotek w stosunku do niego. Na tym spotkaniu po prostu to było tak ewidentne, że ona nadal czuje coś do niego. Bardzo, bardzo ewidentne. I to mi dała taki vibe, że ona go chce, słuchajcie, ona go chce i koniec, kropka, i ona nie szuka żadnej innej miłości i to single life tak naprawdę jej w niczym nie pomoże. Znaczy, wiesz, może w jej głowie, rozumiesz, pamiętaj, musimy myśleć w jej głowie, to co się dzieje w jej głowie. W jej głowie tworzy się historia, że Single Life i Discovery Channel mają za zadanie zjednoczyć ją znów z Mohamedem. Oczywiście. Bo to jest pretekst do tego, żeby non-stop przebywali ze sobą znowu. Tak, a ja chciałabym jeszcze zauważyć, że ona strasznie, ale to strasznie, mocno naciska na to, żeby wspominać Mohameda. I naprawdę powiem Wam szczerze, że oglądając te urywki, mniej więcej z na przykład momentów, kiedy ona mówi o nim, nie tylko o nim, ale o całej sytuacji, zdarzyło się, że w ciągu 2 czy 3 minut powiedziała jego imię przynajmniej 7 razy. Mohamed, 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 Mohamed. Tak, a jeszcze nie wiem, troszeczkę posuniemy się w czasie. Kilka odcinków później ona idzie na pierwszą swoją randkę z kolesiem, który jest mniej więcej w jej wieku. I on, uwaga, to jest najlepsze, on jej się pyta, czy była kiedykolwiek za granicą, nie? A ona, że jej tam najbardziej ukochanym krajem to jest Tunezja. Coś ten deseń, nie? No a wiadomo, Mohamed jest z Tunezji. A mi to umknęło. Tak, ona to mówiła. I to było takie... Tak, czyli czuję miętę. No czuję się, że bo tak. Bo podświadomie, jakby nie patrzeć, to nawet jeżeli ktoś ma partnera, partnerkę z drugiego tam innego kraju, kontynentu i tak dalej, to podświadomie będzie pałał taką sympatią do kraju pochodzenia partnera, partnerki. Oczywiście. Ale dobra, wróćmy do spotkania gigantów, czyli Daniela i Mohameda w tej, nie wiem, restauracji czy jakiejś takiej knajpce. Wiesz, to dla mnie, po pierwsze to było bez sensu, że się spotkali, no ale rozumiem, że Single Life potrzebuje kontentu, tak, na odcinku. Ale w ogóle to spotkanie moim zdaniem było mega dziwne. Mega dziwne i bardzo niezręczne. Dziwne, no jak się przyjrzycie
twarzy Mohameda. On po prostu nie chciał tam być. Tak, nie chciał tam być i... On naprawdę tam nie chciał być. I to było być. Takie, że miał kamienną w sumie twarz, taką bez emocji, bez żadnego... Tak. No nic nie było po nim widać, po prostu siedział. Taka zlewka, tak, totalna zlewka. Tak, totalna zlewka i właśnie to było takie, że dobra, zrobię swoje, pójdę do domu, dostanę kasę do kieszeni i Elo 3.2.0, tyle mnie widzieli, nie? Tak. A Daniel, co ona, dlaczego ona chciała się spotkać? Co było głównym celem, głównym powodem tego spotkania? To mnie rozbroiło. Przeprosiny! I deserve an apology. Po 3 latach ona oczekuje przeprosin. Za co? Za to, że, uwaga, no bo ona ogólnie wspomina, że zostawiłeś mnie, kiedy byłam w dołku i ponieważ mnie zostawiłeś, miałam problemy, aby zaufać mężczyznom ponownie. To pierwsze. To jest taki ogólny powód, że no nie mogła sobie ułożyć życia przez niego niby, tak? Mhm. A drugi powód był taki, że podobno Mohamed, co też nie do końca jest prawdą, miał powiedzieć na wizji wcześniej w Tell All, to było, prawda? Mhm. Miał powiedzieć, że Daniel ma problemy z higieną osobistą. I think that I deserve an apology. What did I do? Okay, name one thing. You left me at my lowest. And when you left, wait. Okay. Wait. And because of you leaving, I've had a hard time trusting men again. Well, that's a little... First of all, you did a lot of stuff to cause a lot of damage. Tak. Co też nie było prawdą, bo... No bo to ona się przyznała. No ona się... On nie chciał... Słuchajcie, ten segment w Tell All wygląda tak. Prowadząca zapytała się, co się dzieje w ich małżeństwie. Mohamed nie za bardzo chciał odpowiedzieć, bardzo tak wymijająco, bo ona chciała uzyskać jakieś informacje na temat ich relacji łóżkowych. On nie chciał tego mówić w ogóle, nie chciał wspominać, o co chodzi. Natomiast Daniel z grubej rury powiedziała, że no, ona to śmierdzi, ona ma problemy z utrzymywaniem moczu, czy tam coś tam, nie? Tak, i, tak. No i wiecie, no i to wychodzi na to, że to ona powiedziała, a Mohamed, no, to się w sumie zgodził tylko z nią, tak? Tak, on przyznał rację i powiedział potem, że... Bo on już potem to wykorzystał, bo tam później było całe to spotkanie w studio i było więcej tych par i on to powtórzył po raz kolejny na oczach tych wszystkich ludzi, że faktycznie to było problemem i tak dalej, ale on to powtórzył, on tego nie powiedział jako pierwszy. Tak, pierwsza powiedziała to... Sama Daniel. I o to właśnie miała pretensje do niego Daniel, że powiedział to, co ona powiedziała. No tak. Przyznał, sensu nie ma, ale to jest logika Daniela. Przyznał jej rację, nie czepiajmy się. I przez to musi teraz przepraszać. Tak. No dobra, a Mohamed na to przybrał pozycję obronną, tak, i powiedział, że ona też w sumie spowodowała dużo zamieszania w jego życiu i że jego początki w Stanach, no, nie były usłane różami, tak, powiedzmy sobie to szczerze. First of all, you did a lot of stuff to cause a lot of damage. And the way I started my life here when I came here, it wasn't easy. On top of that, the drama, so it's not just the marriage and the green card. What about me as a person who has feelings and stuff like that? No tak. Ale tak. Dobra, ale koniec końców, no przeprasza, tak? W ogóle beznamiętnie, tak tylko whatever, tak? Żeby tylko powiedzieć przepraszam, żeby wyjść jak najszybciej, tak. Odizolować takie się tutaj dajcie pani. Dajcie mi spokój i tyle. No. Tak, ale dobra, no ale dobra. Czy to pomogło? Czy to pomogło, czy Daniel była zadowolona z życia? Czy zaczęła żyć swoim normalnym życiem, czy przestała myśleć o Mohamedzie? No oczywiście, że nie. No oczywiście, że nie. To jeszcze bardziej spotęgowało jej obsesję. Bo to, wiecie, to chodzi o to, że to już nie jest jakaś relacja między ludźmi, tylko to już jest obsesja, chorobliwa obsesja na punkcie danej osoby, naprawdę. Tak, tak, to jest prawda. I Daniel wygląda na taką typiarkę. Tak, i żeby nie móc ułożyć sobie życia na nowo, ruszyć z kopyta, że tak powiem, i znaleźć sobie fajnego faceta, który będzie w jej wieku, tak, w jej wieku. Z jej kręgu kulturowego, skoro nie potrafi się porozumieć z Mohamedem. No kurczę, jest tyle opcji, jest tyle możliwości. Nie,
Daniel musi mieć Mohameda, bo inaczej to koniec, kropka. No, nie ruszy dalej, nie ruszy, musi mieć Mohameda. No właśnie, dlatego już 4 odcinki później, po tym spotkaniu, Daniel przypomina sobie, że w sumie to jest jeszcze kolejny powód, dla którego Mohamed powinien ją przeprosić. I tym razem powinien ją przeprosić za to, że no powiedział, pardon, przyznał jej rację na wizji, że ma problemy z higieną intymną. Tak. Bo tak jak, ale wiesz co, no, to było dla mnie dziwne, ponieważ Daniel, ona tam rozmawiając ze swoją koleżanką na wyjeździe takim, wiesz, dziewczyńskim, tak? Tak, bo Daniel ma teraz koleżanki. Hi guys! What's up? It's been a while since we've seen you. Yeah. I miss you. Me too. I have 3 close friends in Maryland, Lexi, Lauren, and Michelle. They're like 20 years between us. Koleżanki, nie w swoim wieku oczywiście, standardowo. Tak, wszystkie młodsze, tak, tak, tak. Wszystkie młodsze, o połowę. I ona tam mówiła, no właśnie, że nie jest w stanie zaufać żadnemu facetowi, że to nadal boli, to co on jej powiedział, wtedy na żywo w telewizji, tak, że no wyśmiał jej takie najbardziej takie intymne rzeczy, tak? Takie które wstydliwe, które widzieli, praktycznie nie powinny tak wychodzić poza 4 ściany, tak? No bo... Ale tak jak powiedziałyśmy, no to ona się przyznała do tego, a on tylko to potwierdził. Ale dobra, z drugiej strony Domi... Czy to nie trąci trochę hipokryzją? Mhm. Bo zobacz, ona mówi tutaj, że no, że tak nie powinno być, że ktoś się wyśmiewa z takich tam intymnych zagadnień. Tak, i że kobiecie nie powinno tak się mówić. Że tak, nie powinno tak się wytykać takie rzeczy kobietom i tak dalej, i tak dalej. A co ona zrobiła? Słuchajcie, jest taki program, który należy do franczyzy właśnie 90 Day i to jest 90 Day Bears All. I co ona tam powiedziała? W ogóle opowiedz ludziom ten wątek, bo to jest po prostu... Złoto. To jest złoto. Tak, złoto. Chodzi ogólnie o to, że Daniel poznała jakiś czas temu Gabriela, takiego chłopaka właściwie, bo on też jest dużo młodszy od niej. Nie wiem, on chyba ma 34 lata czy 35, coś takiego. Coś i tak, no. Ogólnie chodzi o to, że on jest, może tak, w ten sposób, on lubuje się w dużych kobietach. No i Daniel spełnia jego oczekiwania, ponieważ jest duża, a jeszcze ostatnio, prawda, przytyło jej się jeszcze bardziej, więc no to już w ogóle Gabriel traci umysł, kiedy widzi Daniel. Ale słuchajcie, problem polega na tym, że dochodzi do spotkania. Na spotkaniu jest fajnie, utrzymują kontakt, później po tym spotkaniu jeszcze, bo poszli na wrotki chyba z tego co pamiętam. Tak, no. No i pojeździli trochę na tych wrotkach, ubawili się w swoim towarzystwie, pogadali. Oczywiście nie zabrakło wątku Mohameda, no bo jakby to musiała wspomnieć przynajmniej 2-3 razy. No i wiecie, i potem jak już się to skończyło wszystko, to oni mieli jakiś tam kontakt dłuższy i... Prawdopodobnie, z tego co wiemy, co mówiła Daniel, doszło do kontaktów, no do współżycia między nimi, tak? Do jakiejś tam bliskości. No i oczywiście Daniel w tym programie Bears All dosłownie postanowiła wyśmiewać się ze zdolności łóżkowych tego chłopaka. No, więc czajcie. Bardzo niefajne, naprawdę, bo tutaj mówi o Mohamedzie, że ojejku, on się ze mnie śmiał, on mnie traktował w taki brzydki sposób, ale już nie ma tego problemu, kiedy ona robi dokładnie to samo. Straszne to no było, naprawdę. Niefajne. No i hipokryzja, no co tu dużo mówić. No tak, no właśnie, no. Ale wracając do wątku Daniela i Mohameda i przeprosin kolejnych, bo oczywiście ona sobie tak teraz odturała, że no muszą być kolejne przeprosiny, no. Muszą i koniec. Tak. Tylko, że tym razem za co? No za co? No za... No, za... Za higienę. No, za co? No, za higienę, no za tym razem za higienę, tak? No za higienę. Więc już trzeci co, raz, Daniel... już trzeci raz w ogóle. Tak, i Daniel dzwoni do niego na jakimś, nie wiem, FaceTime'ie i Mohamed odbiera i taki no... zdziwiony, taki co się dzieje w ogóle. Taki zdziwiony, taki jak ten facet z GTA.
you said the horrible things about me, saying that no man would ever sleep with me and stuff again. Oh shit, here we go again. I oczywiście żąda przeprosin, tak? No tak, tak. No jakżeby inaczej. Tak. Tym wszystkim, tak jakby z boku sobie stoją i słuchają koleżanki jej, tą całą akcję, tą całą rozmowę z Mohamedem. I Mohamed, no sorry, ale no ja rozumiem kolesia, jest taki, Boże, no kobito, co ty ode mnie chcesz jeszcze? W ogóle odetnij pępowinę, tak? Tak mniej więcej tak. To wygląda. Tak. No natomiast oczywiście ona nie, że ona tutaj chce wyjaśnień, ona chce przeprosin i tak dalej, i tak dalej. I w pewnym momencie, a Daniel w sumie nie wie, jak wybrnąć z tej sytuacji, więc dosiada się do niej koleżanka, tak? Jej przyjaciółka. Tak, tak. I postanowiła sama z Mohamedem porozmawiać, powiedziała, że no spoko, no słuchaj, nie znamy cię, tak, ale nie jest fajnie tak mówić do kobiety, no nie oceniamy cię, no ale nowe, no przeproś, nie? Mohamed, no jest trochę przyparty do muru, według mnie. I no przyznaje się, tak, ale to też jest dobre, bo mówi, no że przyznaje się, że Daniel była tą osobą taką jedyną wtedy w tych jego początkach. Tak, tak, że to ona mu najbardziej pomagała w Stanach. I no po raz pierwszy od długiego czasu mówi takie dosyć przyjemne rzeczy na jej temat, takie bardzo pozytywne, które prawdopodobnie Daniel nigdy nie usłyszała od niego, bo zawsze była drama między nimi. Of course, I regret saying those things because when someone gets mad, you just say anything to make the other person feel heard. I'm not supposed to say that. And I regret it. Sorry for saying that. She's the only person that she did like a lot of good stuff to me here in this country. That's really good to hear. Even with all the fights, all the it's nasty the stuff, she did a lot of good stuff to me. Okay, and she's a good person. This is the truth. She's a hustler. She's been by herself, raising 4 kids, and if we put all the drama stuff aside, I respect her as a person. Tak, albo my nie słyszeliśmy, bo TLC potrafiło tak to wszystko skręcić ze sobą, że powstawały tylko i wyłącznie filmy, gdzie była drama. Tak. No i oczywiście Daniel z nadmiaru emocji no wybucha płaczem, tak? No, oczywiście, no bo tak. Nigdy no, nie słyszała takich miłych rzeczy, tak? Ponoć. No i Mohamed koniec końców przeprasza i tyle. I te przeprosiny też były takie, że takie na sucho. No oczywiście, że były na sucho, było takie, no kurde. Sorry. Ile można przepraszać jedną osobę no, za, to samo no, za to samo w sumie, no dokładnie. No to coś tam jej się przypomni, żądam przeprosin. Coś tam jej się przypomni, żądam przeprosin. Ale jeżeli ma być szczera, to Daniel też powinna przeprosić Mohameda, bo też miała mnóstwo takich sytuacji niefajnych z nim. No, oczywiście. Gdzie to ona popełniła mnóstwo jakichś dziwnych rzeczy i no fuck upów, tak? Tak? I to ona też powinna jego przeprosić, a nie tylko oczekiwać od niego, że to on będzie ją przepraszał średnio co tydzień. Tak, oczywiście, a jeszcze należałoby tutaj wspomnieć, że to ona na przykład rzucała w niego jakimiś papierami, dokumentami, no co tak. Też było niefajne. Przejawy cała agresji. Cała ta akcja, gdzie ona mówiła mu, tak, że ja cię tutaj deportuję, spowoduję tak. Twoją deportację i tak. W ogóle, no po prostu, girl, no, calm down, Beyoncé, tak? Słuchajcie, złoto, bo przeglądając sobie internet, znalazłam taki link na change.org i tam ktoś założył profil, gdzie zbierał podpisy, w sensie głosy, pod petycją, żeby deportować Mohameda ze Stanów Zjednoczonych. Może jakaś kolejna psiapsi, Daniel. Możliwe. Petty Betty. No dobra, to i teraz Petty Betty. I teraz nasze przewidywania. Co będzie dalej według ciebie? No według mnie to będzie tak, że ona jeszcze zadzwoni albo napisze do niego tak jeszcze 10 razy i powie: ej, ale tu musisz mnie przeprosić jeszcze za to, bo mi się przypomniało, a tu jeszcze musisz mi powiedzieć, że za to też przepraszasz, bo też mi się przypomniało. Takie mam wrażenie, że to będzie bez końca. Tak, też mi się wydaje, że do końca tego sezonu jeszcze parokrotnie będziemy widzieć
tudzież słyszeć o Mohamedzie. No Daniel, no nie wychodzi na randki w międzyczasie z jakimiś ludźmi, ale na tych randkach idzie jej fatalnie. Ona nie czuje tej więzi z innymi z mężczyznami. Ludźmi, tak. Więc ja podejrzewam, że ona... Znaczy podejrzewam, bo to jest tak oczywiste, że ona nadal tkwi w przeszłości i jakoś nie może się z tej przeszłości ruszyć i żyć własnym życiem, tylko ona non-stop ma Mohameda na celowniku, no. Tak, i ona cały czas liczy na to, że to się wszystko odnowi i poukłada i że wrócą do siebie, będzie happy ending i że znowu się pobiorą i będzie super kolorowo, ale Mohamed... I tym razem ją pocałuje. Tak. I tym razem nie będzie to Ramadan. Ale wiecie, chodzi o to, że Mohamed jest takim człowiekiem, takim typem człowieka, który z tego, co prezentuje sobą w social mediach i nie tylko, ale także w telewizji, jest takim typem człowieka, który bardzo dba o siebie. Mhm. Jego potrzeby są dla niego priorytetowe i ta druga strona, w każdym związku, bo to nie chodzi tylko o Daniel, ale w każdym związku, on będzie tym mężczyzną, który będzie patrzał tylko na siebie, pilnował swojego biznesu, swojego nosa, będzie się skupiał na sobie i czy to jemu będzie dobrze, czy to jemu będzie wygodnie, a niekoniecznie jego partnerce. Tak, bo ja miałam taki vibe już przy tym, jak on się spotykał z tą blondynką. Ja nie pamiętam, jak ona się nazywała. Tak. Tak, i oni potem chyba pojechali do Miami, coś w ten deseń, nie? Tak. I on ją potraktował praktycznie tak samo jak Daniel. A ona była, nie czarujmy się, dużo bardziej atrakcyjniejsza, można by było powiedzieć, tak? Że mężczyzna zwróci na nią bardziej uwagę niż na Daniel. Tak. Ale on ją tak samo potraktował, więc to było takie... Dla mnie to była czerwona lampka, że ten koleś patrzy tylko na siebie i pilnuje swojego nosa, swojego biznesu. I w ogóle ten filmik, w którym on pokazywał to mieszkanie chociażby, to nie wiem, czy zauważyłaś, ale jak on chodził, jak on pokazywał, opowiadał o tym i był taki, że patrzcie na mnie, kim to ja nie jestem. Że ale mi się udało w życiu, ale się ustawiłem, ułożyłem i tak dalej. I to jest takie... Bardzo niefajny vibe z niego wychodzi i ja nigdy nie byłam po jego stronie, bo ani po Daniel zresztą też nie, bo ona ma swoje brudy za uszami, ale on jest typowym wizowcem dla mnie, bo inaczej tego się określić nie da, przynajmniej z mojej strony, no bo jak nazwać kolesia, który przylatuje do Stanów Zjednoczonych, tak, na wizie K1 i kurczę, no wyrywa laskę, która jest od niego starsza. Prawdopodobnie nie czuje do niej w ogóle mięty i to widać zresztą na wielu ujęciach. No i co? Traktuje ją potem z buta, zostawia ją w jakimś tam momencie, kiedy ona ma same problemy, czy to finansowe, czy to jakieś problemy ze sobą chociażby, tak? No kurczę, no i zostawił ją. Tak. Ja powiem Ci szczerze, że ja też nigdy jakoś... Ja też w tej relacji pomiędzy Mohamedem a Daniel, nigdy nie byłam po czyjejś stronie, bo zawsze widziałam, że te dwie osoby mają różne problemy ze sobą i to, że są razem, to jest jakieś nieporozumienie. Tak, dokładnie. I dla mnie na chwilę obecną, jak zobaczyłam go właśnie w Single Life i z tym takim właśnie wyrazem twarzy, że jest mi wszystko jedno, że tu jestem, w ogóle Boże... Jestem tu, bo jestem. Nieważne, nieistotne. Przeproszę czy nie przeproszę, I don't care, tak. Ale dla mnie Mohamed nadal pozostaje osobą, która po prostu przyjechała do USA, żeby się tam dostać, mieć lepsze życie, a nie żeby być z Daniel, tak? I koniec. I on oczywiście. Jest. I tak jak. Daniel kiedyś tam w przypływie agresji powiedziała do niego, że jesteś wykorzystywaczem. Ja się z tym zgadzam. Tak, ja też się z tym zgadzam. Zrobiłby cokolwiek, tylko żeby się dostać do tak zwanego, według niego, lepszego świata. Ja mam jeszcze taką sugestię, żebyśmy kiedyś pogadały o Nicole i o Azanie znowu. Właśnie pod tym względem. Dlatego, bo to on, Azan i Mohamed to są przykłady totalnych wizowców, totalnych. Tak, jeszcze w ogóle według mnie, ja ci coś powiem,
według mnie Azan był jeszcze gorszy niż Muhammad. 100%. Bo Muhammad, tak, bo Muhammad on jest taki, że ciężko pracuje. I on do tej pracy lgnie, cokolwiek by to nie było. I na przykład Muhammad jest kierowcą tira, tak? Jest kierowcą tira. I to jest ciężka praca. To są duże odległości, jeszcze jeździ po całych Stanach Zjednoczonych i naprawdę cały czas w trasie i pokazywał te swoje urywki z życia w trasie. I to jest naprawdę ciężka praca, dlatego ja go podziwiam akurat z tej strony za to przynajmniej, że dobra, dostał się do tych Stanów, ale nic nie przyszło mu za darmo, bo od Daniel nie wyciągał tak kasy, jak robił to Azan. To prawda. Przecież Azan od Nicole brał takie hajsy, że no po prostu ręce opadają. Tak, to jest prawda. To jest prawda. Azan w ogóle się nie gadał 6 tysięcy dolarów? Tak, tak, tak. Azan się w ogóle nie gadał do roboty. Ale pogadamy sobie o nich jeszcze, bo też są informacje co do nich. Podamy Wam trochę ploteczek, tak. Ale to następnym tak, razem. Tak, tam będziemy to zobaczyć. Czy mamy coś do dodania odnośnie Mohameda i Ja bym chciała Daniel? Jeszcze tylko dodać taką jedną rzecz, że dla mnie Mohamed jest trochę takim hipokrytą. Jeszcze z jednej strony. Ponieważ jak przyszło co do czego i był Ramadan, to odmówił pocałunku pannie młodej, tak? Mhm. No mówmy się, to był ich ślub. Ślub to wydaje mi się, że w takim przypadku jest trochę takim wyjątkiem od Ramadanu w tym momencie, ponieważ to jest ślub, to jest coś zupełnie innego i to nie było jeszcze w kraju muzułmańskim, więc tym trudniej, tak na dobrą sprawę. I czas naglił, bo ta wiza też ma jakieś swoje ograniczenia, więc wszystko to mógł trochę zaplanować w inny sposób. Zrobił jak zrobił, wyszło jak wyszło. Ale w momencie, kiedy on pokazuje swój dom, trzyma w domu psa, co jest tak na dobrą sprawę, jak sam mówi w jego religii, pocałunek był haram, tak? Bo Ramadan to nie wolno, ale pies w domu, why not? To tak, jest taka hipokryzja. Tak. No ludzie kochani, no ręce opadają, naprawdę. No i tym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Tak, pogadane było. Jeśli podobał Wam się ten odcinek, koniecznie, kochani moi, zostawcie lajka. Jeśli nie subskrybujcie, no to halko, subskrybujcie już teraz, już. Subskrypcja i dzwoneczek, koniecznie. A tymczasem, borem lasem, do usłyszenia. Pa.